Proszę mi powiedzieć, dlaczego na polskich blokach nie ma paneli fotowoltaicznych? Nie wszędzie. Są we Wrocławiu, są na blokach spółdzielni mieszkaniowych w Poznaniu. To jest w dużej mierze, coraz częściej, jest to nieefektywne zarządzanie przez spółdzielnie mieszkaniowe. Dlatego, że ustawowo myśmy, i to była jeszcze ustawa też, którą już jako poseł prowadziłam, która dopuściła tak zwanego prosumenta zbiorowego, dokładnie jest ustawą, która umożliwia instalację paneli fotowoltaicznych i rozliczenia, bo to jakby instalacja to jest jedno, a druga to jest kwestia możliwości rozliczania dla części wspólnych, ale także dla indywidualnych odbiorców. Ale to jest tak, że były propozycje dla osób indywidualnych, więc na domach prywatnych jest bardzo dużo tych paneli. Ale tak jak mówię, na blokach nie ma. I łatwo powiedzieć, a to winne są spółdzielnie. A może to przepisy były zbyt skomplikowane, były, ale jeszcze raz powtarzam, od 2021, mamy tę rzeczywistość prawną, która pozwala, bo tak jak powtarzam, mamy we Wrocławiu, mamy ostatnio ogromną elektrownię słoneczną na dachach na bloków w Poznaniu. Więc prawo umożliwia. Co więcej, mamy zapowiedź Ministerstwa Klimatu, że oprócz tych korzystnych zmian legislacyjnych będzie także dofinansowanie do tego typu instalacji dla spółdzielni mieszkaniowych. Więc ja zakładam, że w tym roku to także zazielenią się dachy blokowisk, bo to jest ogromny potencjał na pewno do tego, żeby generować prąd, który obniży rachunki i za te czynszowe, te związane z utrzymaniem tych obszarów wspólnych na terenie bloku i spółdzielni, ale także na obniżenie odrobinę prądu. Ja pamiętam wtedy, te 2 lata temu, kiedy obliczaliśmy, to może być nawet 10 zł w rachunku miesięcznym za prąd w mieszkaniu, około 50 metrów kwadratowych. Pani premier, tak ze 3 lata temu było korzystniej zakładać fotowoltaikę niż teraz na domu prywatnym? Dlaczego? Tak, to dlaczego PiS utrudnia to? To jest, jeśli pan redaktor pamięta, to był taki duży spór, w którym byłam podmiotem tego sporu. Miałam przeciwko sobie oddziały zaciężne i spółek energetycznych, i polskich sieci elektroenergetycznych, które wtedy przekonywały parlamentarzystów, że jest niemożliwym, abyśmy z taką dynamiką przypinali więcej w instalacji fotowoltaicznych. I pilotowała pani projekt ustawy, w końcu Prawo i Sprawiedliwość chciało wnosić takie poprawki, że pani powiedziała basta, wycofuje projekt, bo idzie to w złym kierunku. Tak jest. I poszło w złym kierunku, a efekty widzimy dziś. Te 1 000 000 prosumentów, które mieliśmy, to jest ogromny sukces naszego rządu. Do kwietnia ubiegłego roku, to dynamika spadła, oczywiście. Dynamika spadła. To nie jest tak, że nie ma tych nowych instalacji, ale one to oczywiście to już nie jest w takim wymiarze i w takiej skali, jaką mieliśmy przed końcem kwietnia ubiegłego roku. Więc ja mam nadzieję, bo też czekamy na ważny, istotny dokument polskich sieci elektroenergetycznych, który ma jakby ustalić ocenę kosztów nowych przyłączeń niestabilnych źródeł energii. To oznacza, że będziemy wiedzieć, ile OZE będziemy mogli, znaczy jakie PSE będzie prowadziło inwestycje w tym celu, aby można było te niestabilne, bo odnawialne źródła przypinać. I to mają być podobno bardzo korzystne informacje.